Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na kolejny gameplay z OMSI 2. Tym razem gościmy na mapie Starachowice. Jest to trzecia wersja mapy. Mamy dostępne trzy linie autobusowe, ale w dzisiejszym odcinku przejedziemy się na linii numer 20 i pojedziemy z pętli o nazwie Bema na pętlę Bugaj, która jest koło zajezdni autobusowej w Starachowicach. No i do tego zadania tutaj wybrałem sobie Mercedes Citaro O530G, czyli autobus przegubowy. Tego pojazdu jeszcze nie było w serii OMSI Gameplay, a wybrałem sobie malowanie, bodajże jest to Mainz z takiego właśnie miasta. No i cóż, mamy 2 minuty do odjazdu. Może Wam tutaj pokażę. Tutaj jest autobus numer linii 21 przede mną. Będzie też odjeżdżał z tej pętli. Także autobus przegubowy. Będziemy musieli troszeczkę się postarać podczas jazdy. No i też warunki zimowe niesprzyjające. Troszeczkę pruszy śnieg, jaką mamy tutaj. Temperatura na dworze minus 7 stopni, w autobusie 13, także nie jest źle. 1,5 minutki do odjazdu. To może, słuchajcie, przejdziemy sobie do środeczka. I tak, może pierwsza kwestia to sobie tutaj zmienimy kieruneczek. Bugaj. OK, wszystko jest tak, jak należy. Dobra. Odpalamy silnik. Zrobimy sobie na razie pracę przelewaną wycieraczek. Tak, światła. Oświetlenie na pokładzie. Proszę bardzo. No i sobie tutaj pojedziemy na przystanek początkowy. Zaciągamy normalnie hamulec, włączamy bieg, wyłączamy hamulec ręczny i puszczamy hamulec. No i możemy sobie tutaj wyjechać. Mamy kierunkowskaz. Może włączymy sobie tutaj jakieś ogrzewanie. Myślę, że tyle wystarczy. No i tak, autobus oj długo, długo czekał na prezentację. No, jest to przyzwoicie wykonany projekt, to trzeba przyznać. Nie wszystkim z tego co pamiętam, bo to już dosyć czasu minęło od premiery, ale chyba nie wszystkim odpowiadały oryginalne dźwięki właśnie w tym modelu. No tutaj były jakieś tam łatki, jakieś aktualizacje, można było sobie chyba pobrać osobne dźwięki. Ja teraz już nie wiem, czy to jest wersja podstawowa, czy to są dźwięki zmienione, ale wydaje mi się, że jest tu już jeszcze podstawowa wersja. I to może tyle, bo tak naprawdę fajnie się nim jeździ, nie ma jakichś tam problemów. Tutaj troszeczkę odejście, bo jeszcze mamy tam kawałek pojazdu za przegubem.
A co do mapy? No, mapa. Cóż tu można powiedzieć o mapce? Słuchajcie, no to jest, kiedy wyszła wersja trzecia, kiedy właśnie dodano linię numer 18, wtedy właśnie pobrałem tę mapę. Nie miałem przyjemności grać we wcześniejsze udostępnione wersje, choć była taka właśnie wcześniejsza wersja. No i powiem tak, nie jest to jakiś tam spontaniczny pierwszy przejazd, no bo jednak zdecydowałem, że tym razem sobie właśnie pogram wcześniej na tych liniach. I też, no może co do tych linii, nie do końca wiem, czy dobrze dopasowałem tutaj wielkość pojazdu, ale jakoś na jednej linii ciężki był przejazd autobusem 15-metrowym. Tutaj chyba nie powinno być jakichś większych przeszkód, wystarczy uważać też tutaj na rondach, właśnie na tej mapie. Rond jest kilka, także jest bardzo ciekawie, tak mogę powiedzieć. Także miałem okazję tutaj się przejechać wcześniej na tej mapce, zobaczyć jak tutaj wyglądają linie, jak wygląda otoczenie. No i co mogę powiedzieć? No, troszeczkę nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jest bardzo mały ruch uliczny, a przy ustawień praktycznie nie zmieniałem, zawsze gram na tych samych ustawieniach. No i tym bardziej tutaj moje właśnie wielkie zdziwienie. Może jest to zabieg celowy w celu usprawnienia tutaj i zwiększenia ilości FPS-ów. No bo może tak rzeczywiście być. No ale to jednak tutaj łatwo właśnie zauważyć, że jest jednak mało tych pojazdów. No tutaj ktoś tam gdzieś chciał wysiąść. Właśnie gdzieś. No i tutaj jest pytanie gdzie? Dlatego otwieramy wszystkie drzwi. No i możemy śmiało ruszać do kolejnego przystanku. Jeżeli miałbym tutaj ocenić poziom jakby trudności na tej mapie, bo to też można pod tym względem oceniać właśnie mapy, to jest w miarę drogi są tutaj szerokie, aczkolwiek niektóre właśnie jakieś zakręty mogą być trudniejsze do opanowania dla właśnie początkujących graczy programu, jakim jest OMSI. No i właśnie, mamy pierwsze rondo z takim odbiciem jakby na prawo, w środku jeszcze wysepka. Te ronda są dosyć szerokie, choć trzeba przyznać, że nie wszystkie są takie same i są ronda no, mniejsze, bardziej ciasne. No i tak jak mówiłem, no, nie każdy autobus tutaj nadaje się na każdą linię, bo jest linia 18 i tam jednak dość ciężko było zrealizować bezproblemowy taki przejazd. To jest taka linia też w wariancie okrężnym. No i no trzeba było się mieć na baczności, ostrożnie przejechać właśnie w wielu miejscach.
Jeżeli chodzi o czas przejazdu, tutaj, no, powiem tak, im dalej jesteśmy podczas trasy, bliżej przystanku końcowego, no, tym ten wolny czas nam narasta, czyli jesteśmy, no, przed czasem. I to daje się zauważyć. Ale jest to spowodowane tym, że realny jest tutaj właśnie czas między przystankami, realny rozkład jazdy tych właśnie autobusów. Tutaj w tym autobusie trzeba pamiętać o hamulcu przystankowym, bo bez niego po prostu nie otworzymy drzwi. Takie zabezpieczenie. No i też zapewne była jakaś modyfikacja na wsiadanie pasażerów wszystkimi drzwiami, ale no, ja tutaj tej modyfikacji nie mam wgranej. Po prostu zajrzałem gdzieś tam do właśnie swojego archiwum na dysku z tymi wszystkimi pojazdami, które po prostu zostawiłem sobie. Bardziej ulubione pojazdy i tam właśnie z tego archiwum przerzuciłem sobie ten pojazd do folderu z grą, dlatego właśnie dzisiaj Mercedes Citaro w wersji przegubowej. Tutaj mamy taki zajazd na szpital. No i teraz pytanie, czy tutaj właśnie się zatrzymujemy, czy w tym, na tym drugim przystanku. Słuchajcie, może pojedziemy na ten drugi, może zrobiłem źle, teraz nie wiem. Tu mam właśnie taki ciaśniejszy troszeczkę wjazd, ale tutaj widziałem, że ktoś właśnie oczekuje na tym przystanku, to być może właśnie skorzysta z przejazdu sobie. Może to będzie właśnie przejazd taki niespodziewany dla tej osoby, bo może właśnie powinienem ten przystanek właśnie pominąć, a zatrzymać się na tamtym wcześniejszym. Jak widzicie właśnie na tutaj na kasie fiskalnej, no nie przełączają nam się z automatu przystanki. Musimy to robić właśnie ręcznie. Teraz mieliśmy przystanek. Szpital, tak? Proszę, szpital dla wysiadających. Czyli jednak zatrzymałem się w złym miejscu. Gdybym sugerował się właśnie tamtym wskazaniem, to by było wszystko ok. No cóż, czyli popełniliśmy błąd, no ale trudno, no. Na szczęście jest to tylko gra. Gra program, można tak powiedzieć. Bo teraz właśnie była szpital dla wysiadających, to jest właśnie nazwa przystanku, no i wskazanie nad jezdnią też było takie samo. Tutaj przepuszczamy. Wjeżdżamy na drogę główną. Przy minus 7 stopniach na dworze, a mamy tutaj w środku całkiem przyjemną temperaturę. Może wyłączymy to ogrzewanie.
tutaj fotoradary łapią nawet, kurczę. I tu już mamy Bugaj Pętla, czyli przystanek końcowy. Tu właśnie mamy zjazd na lewo do zajezdni. Tu mamy przystanek początkowy, jeżeli byśmy wracali. No, oczywiście tutaj koledzy oczekują na wyjazd na trasę, prawda? A my tutaj musimy, jakby jesteśmy zmuszeni, przekroczyć linię ciągłą. Proszę bardzo, tutaj jest nasz przystanek końcowy. No i wcale nie jest powiedziane, że właśnie w tym miejscu musimy stać, no bo jak widzicie, no nie bardzo. Dlatego odjeżdżamy z tego miejsca. Tutaj ta pani gdzieś błądzi. I może sobie tutaj poczekamy na drogę powrotną. Jeszcze wycieraczki i światła. Proszę bardzo. Zakończyliśmy nasz kurs na linii numer 20. Na pewno zaprezentuję Wam pozostałe dwie linie. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oceniania, komentowania. Pozdrawiam Was, trzymajcie się serdecznie. Cześć!